Life's a coat of many colors. It is never black and white. Can't have one without the other. The dark without the light. Hello, hello. Witam się z Wami z auta, ponieważ dzisiaj umówiłam się z Dominiką. Słuchajcie, ja teraz jestem w ogóle wszędzie rozproszona, ponieważ aktualnie w Warszawie jest koncert Taylor Swift i wszyscy chodzą tak poprzebierani, że tylko patrzę i się rozglądam, kto jak wygląda, ale to jest naprawdę super. Także niesamowicie lubię takie jakby zjednoczenia społeczności różnych. To jest takie cute. Przyjechaliśmy dzisiaj na piknik do łazienek, ale nas wygnali z tamtej strony, bo już nie można siadać na trawie. Po drugiej stronie to restauracja Belvedere, więc tam już nie można, ale jesteśmy pod namiotem, także jest mega cute. Słychać Chopina. No tu jest lepiej sobie niż tam, co jest lepiej chyba. Ej, w sumie fajnie, mamy taką muzyczkę. No lepiej niż tam. Znaczy tam też było słychać, ale mniej. Dzień dobry i witam Was w kolejnym dniu. Dzisiaj z samego rana pada deszcz. Jeszcze rano wybrałam się pobiegać i wróciłam trochę mokra. Na szczęście zdążyłam przed ulewą, ale od tamtego czasu cały czas leje. Wróciliśmy właśnie z zakupów, kupiliśmy też mięso w mięsnym sklepie i zabieram się za zrobienie zupy. W sobotę przyjechała do mnie pani pielęgniarka pobrać krew i robiłam badania i wyszły mi, bo już mam niektóre z nich, chyba 5 pozycji wyszło na czerwono, więc no nie będę oszukiwać, mam no średnie te wyniki. Umówiłam się już do mojej pani doktor, która te badania mi zleciła. No i wyszło mi też właśnie różne niedobory, żelaza, kwasu foliowego oczywiście. Ostatnio robiłam też ten kwas foliowy i też były bardzo złe te wyniki. No i już suplementuję, nie wiem, chyba drugi miesiąc. Dalej to samo, nawet jeszcze gorzej. Także słuchajcie, stwierdziłam, że muszę wprowadzić trochę mięso do mojej diety. I wiecie dobrze, że ja z mięsem mam tak, no ja nie mam z tym jakiejś złej relacji, ale po prostu nie lubię. Nie wiem, czy ktoś ma tak jak ja, że nie przepada za mięsem. Po prostu, ja nie wiem, jak mam coś do wyboru, czy mięso, czy na przykład jajko, to zawsze wybiorę coś z jajkiem. I tak mam od zawsze, od dziecka. Nigdy jakoś za mięsem nie szalałam, ale teraz wiem, że muszę jakoś się przemóc i trochę wprowadzać to w moją dietę, więc stwierdziłam, że dzisiaj ugotuję zupę, taką też low FODMAP i będzie to zupa z wołowinką i jeszcze z papryką, pomidorami, więc za to się zabieram. Ja tak jakoś mam, że zawsze jak coś sobie wymyślę, to próbuję to odtworzyć, coś z głowy, żeby było realne i właśnie zamierzam zrobić taką paprykowo-pomidorową zupę z takimi plastrami mięsa wołowego i ryżem, tak. Także taki jest pomysł na tą zupkę i mam nadzieję, że wyjdzie ok. Także zabieramy się do roboty.
Jakoś tak ciemno jest teraz przez te zachmurzone niebo, ale to nic. Mam nadzieję, że widać mnie dobrze. Nie chcę też robić tutaj sztucznego światła. Zabieramy się teraz za paprykę i na sam początek pokroję paprykę w paski i z tym mięsem ją tak lekko podsmażę na oliwie z oliwek, ale tak minimalna ilość, bo też nie chcę, żeby to było mega tłuste. No i też ja za bardzo nie przepadam za smażonymi rzeczami, więc tylko tak lekko to przyrumienimy. I koniec. Potem zalewam to wodą. Kupiłam trzy rodzaje takiej papryki, bo zależało mi na tym, żeby to była papryka polska. A były wszystkie po prostu papryki świata i tylko trzy kolory były polskie, więc wzięłam te trzy kolory. Jeżeli chodzi o badania, które robiłam, to właśnie też zrobiłam sobie badania na witaminę B12, na kwas foliowy, na co ja tam jeszcze, normalną morfologię i z tego też wyszło, że mam jakieś zakażenia. Także jeszcze zrobiłam sobie badania na celiakię i na to jeszcze czekam. Na nie będę musiała czekać tak z tydzień i jeszcze na helikobakter, więc zobaczymy. Ja tak właśnie nie mówię Wam za bardzo update'ów mojej diety i tego, jak się czuję i co i jak, bo jest bez zmian. Teraz powinnam mieć koniec diety Low FODMAP, bo jak też sprawdzałam sobie, nie można jej przedłużyć, ale powiem Wam, że efektów za bardzo nie ma. I ja też zauważyłam, że dlatego, że właśnie mam taki problem z większościami produktów, no to przestaję za dużo, nie to, że nie jem, tylko jem jakieś mniejsze ilości albo trochę ograniczam. No bo wiadomo, jak Wam jest źle po większości jakichś produktów, no to po prostu wolicie już nie zjeść, niż czuć się źle. No więc też stąd może nabrałam jakichś niedoborów, ale też dużo rzeczy suplementuję. No ale może to po prostu się nie wchłania, niektóre składniki odżywcze, bo powiem Wam całkiem szczerze, ja od naprawdę wielu lat odżywiam się bardzo zdrowo, więc nie wiem, jak może to być, że ja mam różne niedobory i prawdopodobnie jest to dlatego, bo albo moje jelita nie wchłaniają wartości odżywczych, nie wiem. Także, tak jak mówię, za bardzo też się nie dzielę takimi tematami. Dopóki ja też sama nie jestem pewna, co mi jest, nie mam nic zdiagnozowanego, to też tak bardzo nie chcę się tym dzielić, ale cały czas też obserwuję różne konta, słucham różnych innych osób, które mają podobne problemy do moich i to też trwa u nich bardzo długo zawsze i jeden ten sam problem, większość też osób ma pasożyty. Mam nadzieję, że u mnie czegoś takiego nie będzie, no ale już lepiej, żeby było coś takiego niż, nie wiem, aż takich objawów nie mam, no ale nie jest idealnie, nawet z tym Low Food Mapem, co naprawdę uważałam na to, co jem i nawet jak widziałam, to robiłam sobie większe ograniczenia niż niektóre osoby na Low Food Map, także nie wiem, póki co, no tak jak mówię, to jest pierwszy miesiąc, tak jak też Wam mówiłam, teraz mam pierwszy miesiąc tylko tej diety i antybiotyków. Ale im więcej o tym czytam, tym jest jeszcze gorzej, bo niektórzy mówią, że o, tylko Xifaxan i dieta to dopiero początek zabawy. Także bardzo się zastanawiam, jak to będzie dalej. Mam nadzieję, że w końcu znajdę przyczynę, bo też tak jest, że przyczynę SIBO trzeba znaleźć i to wyleczyć. Zawsze jest jakaś przyczyna. Czy to jest Helicobacter? Pierwszy test Helicobaktera wyszedł mi negatywny. Teraz robiłam z krwi i zobaczymy, co mi wyjdzie. I też wiele osób mówi, że robiło kilka razy test na Helicobakter i dopiero za którymś razem im to wyszło. Także trzeba cały czas robić badania, pilnować diety i taka rutyna z tym wszystkim. No, dobra, wrzucam paprykę na patelnię. I do tego pokroimy w plasterki mięsko. I też razem z tą papryką sobie to podsmażymy. Mam tutaj kompana, ale Maksim dla Ciebie nic tutaj nie spadnie, wiesz, mój drogi przyjacielu. Zrobimy tak, że pokroimy to w takie plasterki. Jeżeli chodzi właśnie o takie mięsne rzeczy, to ja jestem z tych osób, które każdą żyłkę muszą wykroić. Jak byłam dzieckiem, to nawet z szynki wykrajałam to wszystko. Jak byłam dzieckiem, ja do teraz takie rzeczy robię, że jak jest szynka bardzo tłusta, to wykrajam te żyły i inne takie przerosty, bardzo nie lubię czegoś takiego. O coś takiego mi chodzi, żeby to było takie cieniutkie i takie plasterki. I to będziemy dodawać do papryki i razem to sobie tak troszeczkę zeszklimy. Do tego doleję wodę, dalej puszka pomidorów. No i zobaczymy, co tam jeszcze poleci. Ugotuję ryż do tego i myślę, że to będzie super właśnie.
Tutaj się już pięknie wszystko robi. I przyprawy, które dodam, to dodamy, słuchajcie, na pewno paprykę wędzoną, bo ona będzie super do tej zupy pasowała. Także dodam paprykę wędzoną, może bazylię, trochę oregano, sól i to wszystko. Odrobinkę może papryki ostrej, ale nie za dużo, bo tej nie mogę tak dużo. Także spróbujemy odrobinę. No i zobaczcie, jak to się pięknie tutaj robi. Dodam przyprawy już do tego, żeby taki fajny był aromat i za chwilkę zalejemy to wszystko sosem pomidorowym z puszki. Może dodam jeszcze inną paprykę, na przykład zieloną i żółtą, tak odrobinę, żeby było kolorowo. I jeszcze dodamy do tego kukurydzę. Tak. Na pewno nie jest dobry pomysł jedzenie takiej zupy w białej sukience, ale jestem dobrej nadziei. Ok, próbujemy. Nabiorę trochę ryżu i oczywiście trochę mięsa i nie wiem co jeszcze. Łuki. Czegoś jeszcze mi tu brakuje, ale jeszcze nie wiem czego. W każdym razie jest naprawdę mega dobra. Dużą robotę robi papryka wędzona. I to mięso bardzo dobrze zrobiłam, tak mi się przynajmniej wydaje, bo jest naprawdę, zobaczcie, nawet jak nie jem mięsa, to wygląda bardzo apetycznie i jest całkiem smaczne. A z wołowiną jest tak, że czasami jak się za krótko ją robi, to wychodzi twarda, a ta jest mięciutka, więc jest ideolo, ponieważ właśnie tak jak widzieliście na początku, troszeczkę ją tam przypiekłam, następnie godzinę gotowałam ją w całym wywarze, więc tak na malutkim ogniu, chyba na trójce, cały czas przez godzinkę sobie to dochodziło, więc jest ok. Wszystko jest mięciutkie i naprawdę mega smaczne, ale czegoś mi tu brakuje. Nie jestem właśnie w stanie stwierdzić, co to za składnik. Soli może albo pieprzu? Może tak, bo i tak dodałam sól i pieprz i to właśnie cały czas, tak jakby ta zupa zjadała sól, ale może jeszcze dodam trochę soli i pieprzu i wtedy może będzie idealne. Ale naprawdę polecam, bo jest serio mega smaczna, także jestem pod wrażeniem, może będę robiła to częściej. Dzisiaj planuję zrobić przegląd szafy i zrobimy to razem. Już większość moich ubrań leży wszędzie. Wywaliłam je z szafy, bo ja tak zawsze robię, że jak chcę poukładać w szafie albo po prostu przejrzeć jakieś rzeczy, outfity poukładać, to wszystko ląduje na łóżku i w tym momencie to łóżko wygląda tak. Mam moją matcha latte. Po prostu pokażę Wam już gotowe outfity, także zaczniemy sobie od tej sukienki. Przygotowałam sobie parę stylówek, którymi się z Wami podzielę. Ostatnio w jednym z filmie, gdzie chodziłam po sklepach i robiłam przegląd, chyba Zary też w szczególności, dorwałam tą sukienkę. Ja w tamtym momencie jej nie kupiłam, ale mówiłam, że po nią wrócę i wróciłam, także jest już ze mną, ja jestem w niej zakochana, naprawdę jest przeurocza i powiem Wam, że pasuje do tylu stylówek, że szok. No i niestety ramionczka były za długie, nie wiem co jest z Zarą, dlaczego tak robią, że nie da się regulować tych ramionczek. No ale cóż, po prostu je przeszyłam, także nie jest to idealnie, bo z tyłu widać, ale mogę to zrobić lepiej. To po prostu było tak na szybko robione przed wyjściem, więc póki co jest to tak i teraz wszystko tutaj nam
gra, także teraz nic mi nie spada i można ją też różnie stylizować, może być bardziej elegancko albo bardziej na luzie i teraz sobie ją wystylizujemy tak bardziej na mój styl, czyli taki codzienny, trochę elegancko, ale na luzie. Do tej stylówki oczywiście będą nam potrzebne moje Birkenstocki, które uwielbiam i w zeszłych inspiracjach mówiłam Wam o Birkenstockach, że ja te buty po prostu kocham na lato. Są one tak idealnie dopasowane do stopy, że jak raz je założycie, to już nie będziecie chcieć zakładać żadnych innych klapeczek i butów na lato, także mega polecam. No i założymy sobie te buty. Moja torebka z Mako, która towarzyszy mi w każdym dniu, jest wygodna, bardzo praktyczna. I teraz tak, założymy sobie do tego żakiet. I naszym wykończeniem będzie czapka z daszkiem. Bardzo polubiłam właśnie w tym roku czapki z daszkiem. Nie wiem, jakoś tak i na rower, i na spacer. Jest to super pomysł, żeby chronić naszą głowę przed słońcem, także tak to wygląda. Też super pasuje kolor tej czapki do sukienki i ten brązowy do Birkenstocku. Jeszcze raz, cały look. I to jest stylizacja numer jeden. Przechodzimy dalej. Do tej sukienki też bardzo lubię założyć sweterek po prostu, tylko wtedy już bez czapki, bo to jest takie bardziej eleganckie i też to bardzo ładnie wygląda. Może spróbujemy zmienić buty, chociaż tak też jest spoko. Stylówka numer dwa, ten outfit mega mi się podoba i ja bardzo często do tej spódniczki zakładałam zwykły top, reguły ten brązowy i bardzo lubię ten efekt, wkleję Wam tutaj gdzieś zdjęcie, jak to wygląda, ale tak postanowiłam, że spróbuję z takim zwykłym t-shirtem i też całkiem nieźle. Teraz będą takie trochę chłodniejsze dni i myślę, że też właśnie super się sprawdzi. Taki prosty outfit, trochę elegancki, ale taki na luzie. No nie wiem, dawajcie znać, mamy też Birkenstocki, moją torebkę z Mako i to jest też super stylówka, moim zdaniem taka na co dzień. Tylko co na górę? Teraz nie wiem. I może przejdzie ta bomberka skórzana, chociaż nie jestem pewna, no bo tutaj nie wiem, ale myślę, że jest to do zaakceptowania i też ta stylówka jest całkiem niezła, taka mega wygodna. Mamy kolejną stylówkę i tutaj trochę właśnie też zastanawiałam się nad tym, czy to będzie pasowało, ale stwierdziłam, że próbuję. Mam na sobie koszulkę, którą zakupiłam w Mango i ona jest świetna, też na takie trochę bardziej letnie dni, bardzo ją lubię, jest takiej dzianinki, no super jest ten materiał, naprawdę. No i do niej mam też spodenki takie dzianinkowe, ale są w praniu. No i też cały czas chodzę w tym komplecie i pomyślałam, czy mogłabym jakoś inaczej to skomponować z czymś z mojej szafy. No i padło na tą spódniczkę i stwierdziłam, że osobno może to nawet nie pasowało, ale razem jest super, naprawdę mi się podoba ten efekt. I do tego oczywiście też Birkenstocki, ponieważ chcę takie, wiecie, zrobić stylówki na ten tydzień, bardzo proste, wygodne, nic nie planuję szczególnego w tym tygodniu, tylko wyjść na jakieś foty, a też chcę, żeby to było wszystko takie pasujące do siebie. Kolejny outfit i tutaj mam taki lekki zgryz, bo nie jestem do końca przekonana. Ja te spodenki zakupiłam już jakiś czas temu, na samym początku, jak właśnie dopiero wchodziły te trendy na gacie od taty i nie byłam przekonana do takich właśnie spodenkowych szmaciaków, bo jakoś to nie jest mój styl, ale jak zauważyłam te, to stwierdziłam, że te są takie nawet eleganckie i nawet mi się jakoś spodobały i nie jestem pewna, do czego pasują tak za bardzo w mojej garderobie. Też na początku jakoś bardzo lubiłam niebieski, teraz mam mało takich rzeczy. No i też myślałam, że on bardzo fajnie będzie pasował do kremowych różnych stylizacji i takich jak ta na przykład, ale nie wiem. Coś w nich jest takiego, co nie do końca czuję się 100% ja, jak wychodzę tak na miasto, ale może się jeszcze przekonam, albo nie wiem. Wy mi powiecie, co tutaj nie pasuje i co mogłabym zmienić, bo próbowałam właśnie z innymi topami, które niby wydawały się być lepsze albo bardziej większe, żeby pasowały do tych spodenek, ale ten jakoś chyba tak jest najbardziej uroczo z nimi skomponowany, więc nie wiem, tak chyba podoba mi się najbardziej, jak mogłabym je komponować w mojej garderobie i po prostu może nie wiem, czy to jest mój styl, że ja może bardziej jestem taka spódniczkowa, sukienkowa, a tutaj takie spodenki, nie wiem właśnie do końca, no nic. No i to jest ostatnia moja ulubiona stylizacja i mój ulubiony outfit chyba tego miesiąca.
i jest to ta sukienka, którą kupiłam na promocji razem z Wami, gdy byłam na przeglądzie w sieciówkach i ją kocham, uwielbiam i naprawdę bardzo się cieszę, że ją zakupiłam wtedy, bo no uwielbiam, już byłam w niej w tylu miejscach i no naprawdę jest to teraz moja letnia ulubiona sukienka, także super w ogóle komponuje się też w Birkenstockach i z tą torebką, jak wszystkie inne stylizacje, bo tak jak powiedziałam, ja lubię mieć takie swoje standardowe rzeczy dobrej jakości, nie zmieniać ich i tylko sobie tak te dodatki do wszystkiego dodawać, a żeby ta garderoba do mnie pasowała do tego wszystkiego. Także to jest kolejna i wczoraj strasznie padał deszcz i założyłam ten żakiet do całej tej stylizacji. I uważam, że to było super, takie mega oversize. Niby tak jak w worku, ale ma to swój klimat. No, tak jak myślałam, to też bardzo ładnie się prezentuje w takim wydaniu. Bardziej tak kobieco myślę i elegancko, także no. Mam jeszcze parę innych rzeczy, ale myślę, że to są takie moje top kreacje tego tygodnia i chyba w tym pozostanę. Także dawajcie znać, która spodobała Wam się najbardziej. Ja właśnie wróciłam z Rossmana i mam ze sobą parę produktów. W Rossmanie teraz są różne promocje, ale pojechałam tam ze względu na to, że potrzebuję czegoś do kąpieli. Często mówię Wam o tym, że moimi ulubionymi produktami do kąpieli są właśnie produkty Knajpa i te olejki eteryczne w nich i ogólnie zapach uwielbiam i też czuję się tak bardzo zrelaksowana, jak używam tych produktów, także to jest moja topka. I zawsze kupuję je na promocji. Nigdy chyba nie kupuję tak, żeby po prostu o, tylko czekam, aż będą promocje, bo uważam, że one ogólnie są dość drogimi produktami. No i chyba sól kosztuje około 27 zł, a na promce zawsze da się to taniej wyrwać, tak sporo taniej. I tak jak też mówiłam Wam ostatnio, nie lubię za bardzo sztucznych takich zapachów w kąpieli, albo takich sztucznie aromatyzowanych, takich na przykład jak dodatek, jakiś perfum, coś takiego. Nie jest to do końca moje, ale znalazłam produkty Manufaktura Piękna już jakiś czas temu i próbowałam. I bardzo bałam się też, że one będą dla mnie za słodkie albo takie sztuczne. Ale o dziwo, one są naprawdę bardzo, bardzo spoko i były na promocji. Także zakupiłam sobie jednorożec, puder do kąpieli i to tak pięknie pachnie. To ma się ochotę zjeść. I to są takie jedyne chyba produkty owocowe, nie wiem, słodkie, takie zapachowe do kąpieli i do mycia się, które ja jestem w stanie tak jakby zaakceptować i nawet mi to sprawia przyjemność. Może dlatego, że to są naturalne zapachy, a nie takie sztucznie perfumowane. Oprócz tęczowych barw posiada też moc oczyszczenia. Puder musując uwalnia ukryte w nim odżywcze i regenerujące oleje z pestek winogron i awokado. Drogocenne oleje otulą Twoje ciało subtelnym filmem ochronnym, a unoszący się zapach magii wprowadzi Cię w bajkowy świat. Tam są też inne zapachy, jak wata cukrowa, jagody. Jagody kiedyś miałam i były całkiem spoko, bo właśnie jak taki jagotowy owoc pachniało, ale takiej waty cukrowej to chyba bym nie chciała. No w każdym razie ten jest naprawdę bardzo przyjemny, takim winogronem słodkim pachnie, także bardzo polecam.
i naprawdę były na sporej promocji. Także ten produkt kupiłam i szukałam balsamu do ciała, który też będzie całkiem przyjemny, bo czasami, kurczę, mam z tym problem, że zapominam balsamować moje ciało po kąpieli i no to nie jest okej. Powinnam to robić codziennie, no, a nie robię. Więc stwierdziłam, że jak kupię sobie jakiś taki przyjemny produkt, to będę to robiła częściej. Ostatnio bardzo często używałam tej pianki z Rituals, ale ona się też już skończyła, no i jakoś tak nie było mi po drodze kupić sobie czegoś nowego i dorwałam też z manufaktury piękna poranna rosa. I tak samo, tam było wiele tych zapachów różnych, słodziutkich, ale ja chciałam coś takiego naturalnego, coś co będzie orzeźwiającym zapachem i słuchajcie, ten zapach to jest jakiś hit. To jak to pachnie, to jest, ja nie wiem co to jest za zapach, o, jest taki kolorek. I też naprawdę to kosztowało, nie wiem, z 20, prawie 30 zł, a kupiłam to za 18, coś takiego, także mega spoko i to naprawdę to tak pięknie pachnie i ma takie drobinki w sobie, no fantastyczny produkt. Nie jest tłusty, tak bardziej żelowa konsystencja, szybko się wchłania, no i przecudownie pachnie, tak właśnie orzeźwiająco, jak poranna rosa, dokładnie tak to pachnie. I mamy tutaj pielęgnacyjny puch do ciała o energetyzującym zapachu drzewa herbacianego i trawy cytrynowej. To nadaje taki orzeźwiający zapach, ta trawa cytrynowa. To mieszanina maseł i olejów w wyjątkowo delikatnej osłonie, puszysta konsystencja, niczym lekka wierzynka otuli Twoje ciało, zachwyci łatwą aplikację i zaskoczy bogactwem składników aktywnych. Naprawdę mega spoko. Formuła oparta o masło shea i kakaowe oraz drogocenne oleje z awokado i pestek winogron, bogacone ekstraktem z orchidei, energetyzujący aromat, postawi Cię na nogi i poprawi humor, jak spacer boso po trawie skąpanej poranną rosą. Ej, w ogóle jakie opisy produktów, ale nie, jest to naprawdę fantastyczny zapach. Jestem zakochana i teraz czuję tą trawę cytrynową, faktycznie, ale no mega. I to jak się wchłania, już moja dłoń jest taka przyjemna. Także mega polecam. Mam nadzieję, że te promocje jeszcze będą, jak wam o tym mówię, w Rossmanie i coś dorwiecie dla siebie, bo te produkty też do najtańszych nie należą. A jak są takie promocje, że no aż taka obniżka cen, to myślę, że warto sobie kupić coś takiego. No, lecimy dalej. Kupiłam sobie też na promocji, więc to jest wszystko na promocji. Płatki pod oczy żelowe. Składniki aktywne. Kolagen, kwas hialuronowy, puder perłowy, olejek z płatków róży, wyciąg z alg, ekstrakt z aloesu. I tutaj w opakowaniu jest 5 takich płatków pod oczy i kupiłam je... Nie pamiętam, ile za nie zapłaciłam, ale około 7 zł, coś takiego. Także i kupiłam, słuchajcie, masło orzechowe. Tak, masło orzechowe Ecogram, The Real Food, Bio. Były różne, ale ja nie mogę niektórych, jak kokos, albo jeszcze było chyba masło z nerkowców. Ja mogę tylko właśnie z orzeszków ziemnych, 100% bio, orzeszki ziemne, prażone. I właśnie też był na promocji za jakieś 15 zł, także mega spoko, bo mamy 350 gramów. Takie o. Zobaczymy, będziemy testować, także kilka takich produktów kupiłam, potestuję je i wam dam znać jak co, ale no ten krem brałabym w ciemno, bo jest boski. Serio, go możecie brać, jest okejka. Także no, będziemy próbować, a teraz lecę, bo obiecałam mojemu narzeczonemu, że zrobię mu dziś burgera, więc jako prawilna narzeczona żartuję. Wiem, że po prostu moje smakują mu o wiele lepiej. Ale i tak jestem dumna, że Michał zaczął się uczyć robić sam sobie burgery, bo to jest... Wczoraj robił sobie sam i obiecałam mu dzisiaj, że zrobię mu ja. Więc tak, idziemy robić burgera. A ja zjem sałatkę. Robimy burgera. I tak, rozgrzewamy patelnię na maksa. Nie na ciebie, Max. Po prostu do takiego bardzo... Tak gdzie spojrzał. Spokojnie, piesku, bo one teraz wróciły. No za chwilę muszę mu smaczka dostać. Dobra, rozgrzewamy. I ona już jest mega rozgrzana. Tutaj są nasze składniki. Potrzebujemy musztardę, ketchup pikantny. Jaki? Ten drugi chcesz? A co z tym? Do czegoś innego sobie. No dobra, dawaj ten drugi. Pierwsza zasada dobrego burgera, używacie składników, które wam smakują. I musi być dobra bułka. Tutaj mamy bułkę od pani z piekarni, ale to nie są idealne bułki. Także bułki są teraz testowane, ale najlepszymi to jest briożka. Ale ta całkiem nieźle pachnie, powiem ci szczerze. Jak ją wąchałam? Tak, także dobre składniki to podstawa. I mamy tak, sałatę masłową, pomidor, serek żółty, to już wedle uznania, ogórek kiszony i cebulka. Także pierwsze co robimy, to musimy usmażyć mięso. Bardzo dobrze jest je po prostu rozrobić w dłoniach, żeby było takim o, bo to trzeba z sercem formować.
Tak, więc trzeba wtedy tu rozpraszczać, a tutaj zamykać. I wtedy one tak się zamykają. I robimy tak, że tylko z dwóch stron i koniec. Tak, żeby w środku jeszcze było trochę soczyste. No co? Ja... Co tam jest? Jest. No się nie zmieściło do zmywarki. Ja jestem tą osobą, co jak wszystko dotknie, to muszę od razu przemyć ręce. Też tak robisz? Ale niektórzy tak na przykład potrafią, na przykład dotknę ogórka i od razu pod wodę. Węszą tu. Będzie idealnie. Dobra, teraz ser. Tak wiesz, na krzyż. A może tak, o, po całości. Jaka ładna? No, nie lepiej najpierw tym majonezem. A nie lepiej mieszane? Mieszane tak, ale najpierw majonez chyba lepiej. Ja dzisiaj robię burgera. Ty robiłeś wczoraj, miałeś swoją chwilę na to. No, wczoraj to nie lubię. No. Sałata. I zawsze na pierzynkę ląduje mięsko. Właśnie tak. Teraz lecimy dalej. Będzie cebula, bo ona się klei do sera, więc nie spadnie. Dalej pomidor. Ja nie jem majonezu, więc nie jem. Nie wiem. No czy ja to zależy. Poleję tu, co? Bo wtedy będzie fajniej, bo będziemy na wszystkim. Ach, widziałeś to? Chcesz nagrać? Uwaga, uwaga. Puszczę sok. Muka. Dla ciebie. Warto skupić się na tą pizzę i głównie tutaj tylko na niej się tak naprawdę skupić. Także wypada celowo przede wszystkim smak idzie tutaj w twarze, a reszta tej rzeczy... Co tu się dzieje? Co tu się dzieje?